Tradycyjnie w ramach świdnickiej kolędy przygotowaliście Państwo warsztaty malowania bombek. Ile dzieci bierze w nich udział? Prawie 150 dzieci bierze udział w warsztatach. Już robimy prawie te warsztaty prawie 10 lat, także powiedzmy mamy wprawę. Drugi raz robimy tak na tak szeroką skalę te warsztaty. Jakich materiałów używacie do tworzenia tych ozdób? Głównie są to farby, bardzo kolorowe, tak żeby były atrakcyjne dla dzieci. Mają możliwość dzieci robić jeszcze w technice dekupażu, mają cekiny kolorowe w wielu kształtach, mają troszeczkę pasmanterii, także myślę, że mają wybór. Jak Wam się podoba na warsztatach? Bardzo. A jakie bombki Ty przygotowałaś? Jedną taką, a drugą taką. I czym zdobiłaś? Serwetkami i gwiazdkami. Masz jakiś ulubiony motyw świąteczny? Mikołaja. Z czego zrobiłaś swoje bombki? Ja zrobiłam swoją bombkę z serwetki, tutaj Misia. I takim opisakiem tutaj poprawiłam kontur i teraz robię gwiazdkami, a tą pomalowałam na złoto i nie wiem jeszcze, jak ją zrobię. Jak Ci się podoba na warsztatach? Bardzo fajnie jest. Co przygotowałeś? Co tutaj się znajduje na Twoich kontrach? Tu się znajduje kogut policji, a tu zwykła pompka na choinkę. A jak Ci się podobają warsztaty? Bardzo fajne. Panie prezydencie, jak Pan się bawi malując bombki? Jak widać, świetnie. Chyba każdy z nas lubi się czasami poczuć jak dziecko i wrócić do tych takich tradycji świątecznych, rodzinnych. Właśnie tutaj zabrałem komuś brokat taki ładny i będę tą bombkę zieloną malował. Myślę, że fajna zabawa. Jak widać na sali są setki dzieci, które świetnie się bawią tutaj. Wszystkie z uśmiechem. Później będzie wystawa za tydzień. Także sama radość. Jak widać, dzieci świetnie się bawią. Tak, oczywiście i tak myślę. Dzieci są bardzo kreatywne, są wśród tych dzieci 150, są bardzo zdolne, które tworzą piękne bombki. Te bombki później będą wyeksponowane na choince w Muzeum Dawnego Kupiectwa.